Hej, witajcie. Słuchajcie, mamy do otworzenia dwie paczuchy. Jedną kosmetyczną, druga jest z Sephory, ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, że zanim do tego przyjdziemy, to chcę wam pokazać, muszę w ogóle pozbyć się z liści tych tutaj, liści kwiatków, które się sypią. W ogóle teraz zaczęliśmy grzać w domku i ta lilia, ile ma? Tydzień i słuchajcie, 5 dni. Także zaraz będzie 2 tygodnie. Tu u góry cały czas wszystko pięknie mi się otwierały kwiatki. No ale jakieś ciepłotowe domak jest, także muszę te pozbierać liście, te takie wiecie, żółte płatki kwiatów, bo nieładnie to wygląda. Pokazać sobie wam moją stylizację. Mogłam tylko bardziej, może paska zapiąć, ale dobra. Fajnie słuchajcie wygląda. To są tak, takie luźne spodnie z kieszeniami. I je znacie doskonale. Do tego pasek Gresa. Pod koszulkę, którą tutaj z tyłu związałam sobie gumką i dzięki temu jest taka fajnie dopasowana. Potem tak wiecie, ją wywijam do środka tą gumkę. I to jest ta kurtka, którą ostatnio też wam pokazywałam we vlogu do sukienki takiej dzianinowej w prążek. I bardzo ładnie to wygląda. Przynajmniej mi się mega podoba takie połączenie eleganckie, ale trochę luźne, przełamane. Super. Nie, Czesiu? Jak tam twoja piłka? Ja, słuchajcie, musiałam ją trochę poprzycinać gdzieniegdzie, bo nie był w stanie tam głęboko dostać się do tych kabanosików. I teraz jak... Zaraz ci dam! I teraz jak mu poprzycinałam, to jest w stanie tam od środka, to jest w stanie bardziej, że tak powiem, dorwać. Od już jednego ma. No proszę. Męcz dalej. No, także przechodzimy teraz do paczuch, ale chcę wam powiedzieć, że taką refleksję moją ze strony osoby, która kiedyś prowadziła swoją działalność, co prawda kosmetyczną, ale to jakby nie ma różnicy, czy kosmetyczna, czy fryzjerska. Jestem po prostu w szoku, jak się traktuje klientów. Bardzo w szoku. Była trochę taka sytuacja, że wiadomo, chciałam się umówić do fryzjera. Mam już do zrobienia odrost, no i też trochę chciałam je podciąć. Muszę użyć kremiku, bo suche ręce, a myłam je, nie posmarowałam. I dzwonię, pytam się o termin. Pani podała mi pierwszą datę. Tego dnia nie mogłam, bo miałam ginekologa, do którego w końcu się, słuchajcie, umówiłam. Nie będę się chwaliła po ilu latach, ale tak, chcę się w końcu przebadać, czy wszystko jest w porządku. Więc powiedziałam, że nie mogę. Podała mi drugi termin. Drugi termin był taki, że kompletnie mi nie odpowiadał. Miałam coś innego umówionego. I pani już wielkie jakby do mnie sfoszkowanie, pretensje, że ona nie ma terminu. Znaczy kończy swoją działalność, czy co? Ale wiecie, jakby to się tak, człowiek tak po fakcie jest mądrzejszy. Ja mówię, no, żadnego terminu. I słuchajcie, podała mi termin, można powiedzieć, że za miesiąc czasu, niecały miesiąc czasu. Przyjęłam, przyklepałam ten termin, ale dla mnie to jest nienormalne, takie podejście, dlatego, bo mamy teraz tak mnóstwo tych samych punktów, czy fryzjerów, czy kosmetyczek, czy w ogóle, wiecie, wszystkich branż jest dookoła, po prostu tyle możemy przebierać, że ludzie pozwalają sobie na takie nieszanowanie klientów. Więc co ja zrobiłam? Stwierdziłam, o nie, ja nie będę tyle czasu czekała, w szczególności, że tam, słuchajcie, pracuje 6 osób w tym salonie i tam zawsze był termin na tak, czekało się w ciągu tygodnia, półtora, oni mi wszystko tak precyzyjnie dopieszczone, że ja tam, słuchajcie, byłam z ścinaniem, z farbowaniem, tak, półtorej godziny. Mówimy o farbowaniu nawet, jak nie mówiłam tylko o odroście, tylko po całości. Także oni, wiecie, tutaj ty bierz, robisz to, 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 to. Oni się tak dogadywali, że to szybko płynie schło, więc, szło, więc tak, za to super, ale i tą kobitkę kojarzy, co mi tak odpowiadałam. No, nie zadziela się tak wysoko nosa w dzisiejszych czasach. Dlatego, bo mówię, bo klient pójdzie naprawdę gdzie indziej. Ja tak zrobiłam, po prostu sobie co, weszłam na Booksy, uwielbiam, słuchajcie, tą aplikację, gdzie wchodzimy sobie w opinie, w galerię, mamy tam ceny,
Kalendarz, to jest najfajniejsza dla mnie opcja, kalendarz, że wiecie, nie stoję na tej słuchawce i słucham panią, czy ten termin, tylko sobie wchodzę w telefon, patrzę, ok, tego terminu, ten termin mogę, zaklepuję, godzina, super fajnie. A nie ja pani wyrzuty jakiejś miała, nie, że musi mi zaklepać termin i podać mi trzecią datę, którą by mi odpowiadała. No słuchajcie, jakby no klient nie będzie się podstosował też pod usługi, no bo klient ma też swoje życie i może powiedzieć, że niestety no nie mogę tego dnia. No ale cóż, po prostu zarezerwowałam sobie w innym miejscu. A szkoda, bo wiecie ile lat tam chodziłam? 7 bądź 8 lat. Ostatnio były różne cyrki, jakby nie chcę wchodzić w szczegóły. Jak wiecie, jesteście ze mną na dłużej, ja mam bzika na punkcie włosów, ja o nie bardzo dbam. Wydarzały się niefajne rzeczy, miałam teraz na tej wizycie powiedzieć, jak zostałam potraktowana i jak bardzo słabej kondycji wróciłam z włosami do domu i miałam problem je potem umyć, bo po prostu były tragicznie wysuszone. Ale dobra, jakby ta sytuacja doprowadziła do tego, że stała klientka rezygnuje i chętnie pójdę, przetestuję sobie inne miejsce. Także jestem w szoku, bo ja, słuchajcie, mając swoją działalność, jak ktoś do mnie napisał, że nie może, że coś, to jakby wiadomo, nie pozwoliłam sobie, że ktoś mi wszedł na głowę, jeśli ktoś pisał mi w weekend, jakby bez przesady. Weekend jest do tego, żeby nie pracować, a nie żeby mieć kontakt z klientami. Ja sobie trzymam się tej zasady, ale jakby zawsze odpisywałam zaraz kolejnego dnia roboczego, jak miałam działalność otwartą w dni, które pracowałam i się zawsze odzywałam i zawsze pisałam ok, dziękuję za wiadomość, albo tak, co się stało, bo to są takie czasy, że troszeczkę trzeba pilnować klienta. Jestem ciekawa, czy wy też mieliście takie przygody ze swoimi, jakby wiecie, sprawdzonymi punktami, a potem zaczęły dziać się fiołki, jakby odeszło się gdzie indziej, a to jakby dzisiejszy czas naprawdę jest nie problem. A już miałam tym razem do nich nie iść, a mówię, a dam szansę, pójdę, ja się strzygę u właściciela, mówię, powiem co ostatnim razem mi się nie podobało, że mnie zawiedli, ale no nie. Dobra, przechodząc do tematu. Zacznijmy od takiej większej paczki. Jak wiecie, ja słodzę kawę, herbaty raczej nie słodzę, bo piję zieloną. Erytrytolem? Zawsze mam problem z powiedzeniem tej nazwy. I będąc dziś na kawie, ostatnio byliśmy w... Aż musiałam telefon odpalić. W Starbucksie. Żeby nam przepyszne kawy. Ale... wiecie, czym sobie posłodziłam kawę? Stewią. To się w ogóle nie nadaje, to tak popsuło ten smak. To się w ogóle rozpóźnić nie chciało. Białego, brązowego cukru. Unikam, bo tniemy kalorykę. I stwierdziłam, że muszę sobie kupić erytrytol. Mam kilogramy, mam kilogramy w pracy, mam kilogramowy w domu. Ale saszetki, że taki zawsze mieć ze sobą w torebeczce i syk. Nawet mamy tu zero kalorii, to w ogóle nie ma, słuchajcie, kalorii. A naprawdę dobre jest, przynajmniej dla mnie spoko słodzi. O, o. I to będą takie saszetki, będę mieć w torebeczce, w kosmetyczce. 5 gram. Jedna taka łyżeczka czubata nie będzie miała 5 gram, co? Nie, będzie miała. Trzeba byłoby wypróbować. Także to jest to. Mogę wam podlinkować, jak ktoś na przykład nie wpadł na ten pomysł, a pije ten cukier i jest na mieście, mu brakuje, żeby posłodzić swoim. No to proszę bardzo. No i problem wszystkich alegrowiczów, którzy mają smarta, jest taki, że coś tam zawsze brakuje. I wziąłam sobie po prostu dodatkowo Lord herbatę zieloną, żeby mieć przesyłkę za darmo. To jest po prostu, słuchajcie, genialne. A ja zauważyłam, niektórzy sprzedawcy się wycwanili i wiecie, i że po prostu specjalnie, na przykład o 45 mamy smarta, nie? Na przykład robią 44,99. 43.
a mogło być spokojnie troszkę więcej. Co? Dobierasz produktu za kolejne, nie 5-7 zł. Albo na przykład coś najtańszego, bo czasami też tak robię, że szukam czegoś najtańszego. Słuchajcie, tutaj mamy Sephora, kolejna paczucha. Potrzebowałam podkładu. Czegoś do stylizacji brwi, ale do rzęs też, bo kończy mi się, w sumie to wszystko mi się prawie kończy. Co tu mamy? Tu mamy jakieś punkty, próbki perfum. Tego akurat bardzo chętnie, bo za kremami tak nie jestem, ale perfumy zawsze sobie tam, wiecie, wrzucimy do torebki i się chętnie wypsikam. I co ja tu mam? Byłam w Sephorze i pani, która tam, nie wiem, jak pracowałam, widzieli, to się mówiła na to dermokonsultantka. Nie wiem, czy w Sephorze też się mówi na te panie dermo. Nie, bo to nie jest nic dermo. Pani, która mnie obsługiwała, chciałam po prostu jakiś fajny, nowy podkład, żeby móc przetestować dla was. Lancome jest, słuchajcie, zarąbisty. Ostatnio jakaś też mi przyszła koperta Sephory z próbką jakiś perfum i wrzucili mi Lancome. To prawda, trochę kolor był za bardzo opalony, ale to sobie Fenty przypudrowałam, wychłodziłam troszkę, wiadomo, na szyi jest ok. Jaki, słuchajcie, ten podkład jest zarąbisty. Ja już nie wiem, ileś butelek miałam, z 6-7 jak nic. Jest zarąbisty, mega wam Lancome, podlinkuję wam, mega wam Lancome, nie mam butelki chyba. Nie, bo to jest korektor, żeby wam podlinkować. Jest po prostu boski, jak on pięknie nawilży, jak on pięknie się układa, taka... O Jezus, no po prostu jest cudowny, musicie sobie go wypróbować. Tak. Kolejny to bardziej nie jest podkład, tylko z Kosas. To jest bardziej taki jakby baza pod makijaż albo taka ochronna. Ja się tym malowałam na co dzień, bo mi się podobało te delikatne na lato, że miało filtr. I takie delikatne krycie, ale jakby ochronne. I ja nie chciałam mieć ciężkiego, także super. Teraz tym okresem takim jesienno-zimowym jednak lubimy troszeczkę coś tam, wiadomo, bardziej. Ale też wiadomo, cały czas z filtrem. Ale bardziej kryjącego, no jakby bardziej w formę podkładu. Myślę, czy ja coś jeszcze testowałam, słuchajcie. Musiałam coś testować jeszcze oprócz Kosas, Lancome. A, IT. IT fajny też był. Właśnie go teraz ostatnio przecięłam i sobie na dnie jeszcze gdzieś pomalowałam. On jest fajny, on jest kryjący. On też jest filtrem H40. Mogę wam podlinkować każdy po kolei, który mówię. Ale problem jest taki, że ja go nie kładę w okolice pod oczy. Dlaczego? No po prostu robią się krechy, marszczy się. Tam, gdzie mamy zmarchy, to nam się marszczy. Zostaje taka, wiecie, takie krechy. Także no... Bardzo słaby. Rozwiązywałam sobie tak, że IT tutaj wszędzie fajnie nakładałam, ale w okolicy oczu kładam właśnie Kosas i wtedy super, wtedy rewelka. Także fajny jest IT, fajnie kryjący, ochronny, nawilżający. No ale jakby to ma taką zaletę, że jest, wiecie, jakby się zbiera, troszkę ciastkuje. Teraz może o tej porze troszkę mniej, ale latem nie polecałabym. No i pani do mnie mówi, jakiś tam jeszcze jeden sobie wypatrzyłam w Sephorze po opiniach w aplikacji. Podeszłam na Star... Nie wiem, czy ja, bo ja pewnie wyłączyłam, to poczekajcie, zobaczę i wam powiem. Smashbox? Nie wiem, czy to się tak wymawia. Jakby na aplikacji opinii dużo pozytywnych, ale jak pani mi... Delikatny, w sensie nie jest to podkład ciężki, ale nie spodobała mi się za bardzo konsystencja i taki był, jakbym widziała w nim troszeczkę IT, ale w dużo gorszej wersji. W sensie zauważyłam, że ten podkład, on nie jest bardzo kryjący, bo jest lekki, ale może się ciastkować, także... Nie spodobało mi się i pani do mnie mówi, no to może ze Estée Lauder. Ja mówiłam, no ale nigdy nie miałam podkładu ze Estée Lauder. Ja mówię, ale ja słyszałam, że podkłady są ciężkie, na co dzień nie chcę takich ciężkich używać podkładów. A pani mówi, niekoniecznie, bo mamy z serii takiej mineralnej podkład, który, nawilżający podkład do makijażu. Jest właśnie nawilżający. No i jak
pani dała mi właśnie kolor, żeby sobie zobaczyć. Ja mam w ogóle ten odcień 1N0 i ja pierdzielę. Normalnie porównywalna dla mnie była konsystencja z Lancome. Bardzo fajny. Pani mówiła, że on nie jest ciężki. On jest z filtrem 45, także super. No i co? Przetestujemy sobie. Postaram się troszeczkę jutro wcześniej wstać przed pracą i z Wami sobie to przetestować. On jest taki super, bo ma w pompkę. Także mega. Zobaczymy, przetestujemy. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, jaką chciałam, to słyszałam fajne opinie na temat tego tuszu do rzęs z Benefit. Widzicie, mieć wszystko podlinkowane. Łódka. Zobaczymy sobie szczotkę jego razem. O. Także ja mam tą fobię, że lubię wszystko wąchać. Także jutro sobie przefarbujemy. Spróbuję z Wami się pomalować. Fajne opakowanie w ogóle. Benefit. Także tuż do rzęs i chciałam sobie przetestować, dlatego wzięłam miniaturkę, bo nie wiedziałam, czy to jest produkt dla mnie. Słuchajcie, to jest Benefit. Ciągle mi spada ten statyw. Zjeżdżacie. Tuż do brwi dodający objętość. Ja mam, słuchajcie, odcień 6. I ja wziąłam sobie nawet tą wersję mniejszą. Bo nie wiem, czy to nie będzie, wiecie, jakby ja nie lubię mieć takich za bardzo też przerysowanych. Po prostu jestem ciekawa tego produktu. Ja teraz jestem... Ile jestem? Mam zrobione, bo ile czasu? Pochylnie pudrowej. Z tydzień? To czy jakby zrobił bez telefonu? No to słuchajcie, będą 2 tygodnie. I tak, wszystko super fajnie. Ta henna pudrowa na pewno mi się lepiej trzyma niż wszystkie inne. Wszystkie inne. A to była druga. Henna zwykle mi się trzyma do tygodnia. Ostatnia henna pudrowa w ogóle trzymała mi się 4 dni. I ta mi się fajnie trzyma. Ja mam, słuchajcie, trochę pomalowane, bo u mnie jest problem, że ja mam makijaż permanentny. I on był dosyć dawno robiony, z 5-6 lat temu. W ogóle muszę się na laser usunąć, bo makijaż permanentny ma to do siebie to, że jak się robiło dawno, dawno temu, to wybija nam taki pigment różowo-fioletowy, bordowy, nie wiem jak to nazwać. I on generalnie zaczęła mi ta henna schodzić i z powrotem przebijać mi ten mój kolor makijażu permanentnego. Początki, wiadomo, były kiedyś robione metodą, i do tej pory bym tak zrobiła, bo też tak się robi, ombre, więc one tutaj były delikatne. Wiadomo, stąd mi najbardziej zeszła ten makijaż permanentny. Henna pudrowa też, bo też robi się nadal takie delikatne przejście. Więc na początku musiałam na pewno już tak dodawać z Golden Rose cieni. Z kośnym pędzelkiem maluję i wiecie co zrobiłam? Z Borżuła. Ten tusz, to Wam mówiłam, że też jest fajny, tylko fajnie rozczesuje, tylko wiecie jaki problem jest? Że ma twardą szczoteczkę i nie to boli. Czasami właśnie może być tak, że właśnie tu pomaluje się tym z Benefit i ta szczoteczka będzie miała za dużo jakby tuszu na szczoteczce, bo to jest nowy produkt. I ja lubię sobie przeczesać zawsze z tym Borżuła rzęsy, żeby tak nie były posklejone, tylko wyczesane. O. Widzicie co zrobiłam z tymi brwiami dzisiaj? Jak użyłam Golden Rose, po prostu tą szczotką, która praktycznie już jest sucha, więc ona jest do pary do przeczesywania, tak sobie przejechałam, żeby one były ładnie przeczesane. Także takiego patenta sobie wymyśliłam. No ale łączyć to i to, po co? I zobaczyłam, że właśnie Benefit ma taki oto produkt. Gdzie to pudełko zrobiłam małe? O. I jestem właśnie ciekawa, jak będzie się tym malować, gdy
Będę dopiero co zaczynać makijaż, nic na nich nie będzie. Czysta skóra, brwi, o taką szczoteczkę. Jak takim produktem będzie się robić? Może być tak, że na początku będzie tutaj za dużo tego produktu i pewnie ten z bourgeois tuż do rzęs, który już nic tutaj nie ma, tylko patrzyłam dla szczotki, będę musiała przyczesać, także zobaczymy sobie jutro. Postaram się dla Was wstać. I to jest wszystko. Podkład tuż do rzęs i ten właśnie, jak to się na to ładnie mówi? Tuż do brwi. Nadający objętość. Tam jeszcze macie włosy, jeśli macie intensywne brwi, bo niektórzy, bo ja na przykład farbuję, tak, bo jestem natury blondynką. Taką mysią blondynką, jak to się mówi. Mysi blond. Także ja farbuję brwi, ale jeśli macie z natury brwi swój naturalny kolor ładny, że wiecie, pasuje wam, nie używacie żadnych hen, to macie też alternatywę z Benefit w Sephora wosku, także no generalnie tam macie wosk, ten tusz i chyba coś jeszcze, musielibyście sobie zobaczyć, ale tak mówię, postaram się tu z wami zrobić makijaż. No i dobra, mamy to, rozpakowaliśmy, jest słuchajcie godzina 18:05, ja prosto po pracy pojechałam na siłownię, więc jestem po siłowni, opękałam trening, rozpakowaliśmy paczkę jedną, drugą. Wiecie, że te kosmetyki za wycofać leżą. Aż wstyd się przyznać. Ale ja sobie obiecuję za każdym razem, jak przychodzi weekend, że my je otworzymy i ja z wami zrobię tą pielęgnację. A ja zazwyczaj jestem tak wieczorami zrąbana, a rano po prostu tak, ta niedziela była taka, że chcieliśmy się jak najszybciej wykłać z domu. To nie mam ciągle kiedy z wami to. W tygodniu no to jest jak jest, że wracam z siłowni, czy montuję vloga, się umyję, zje jeszcze wcześniej cardio i po prostu człowiek pada i nie mam tak siły do nagrywania pielęgnacji, ale muszę się za to wziąć, bo to po prostu leży, a szkoda, mogłabym sobie używać, w szczególności, że już mi się kończy, słuchajcie, ostatnie tubki używam, o, tej maski niedługo będę musiała ją przeciąć, bo tam zawsze produktu jest dużo i to muszę kupić Xemos właśnie muszę Xemos zamówić, no. Także sprzątam ten bałagan, który tu spowodowałam. Dopijam kawę. I wpadam na bieżnię. Powiem wam, że to jest takie komfortowe, że wiecie, że macie dodatkową kartę pamięci i dodatkową baterię. Boże, jak cudownie. O, moje linie co 2 dni się sypią. I w ogóle jakoś żołądek mnie dziwnie boli. Troszkę w ostatnim czasie mam nerwów, więc nie zdziwię się, jak mnie problemy żołądkowe mogą właśnie być dzisiejszego dnia powodowane tym. No ale co zrobić? W ogóle słuchajcie, tak przybywacie na kanał, że w końcu przekroczymy tą magiczną cyfrę 1000. W chwili obecnej, jak to nagrywam, a nagrywam 18 października, to jest 958 osób. W ogóle z tych krótkich filmików shorts, to powiem wam, że to fajne branie ma naprawdę, ale jakby trzeba mieć temat, niby tam Sonio wysłał YouTube maila, żeby tam ucinać z kawałków filmu i rzucać, ale jakby nie chcę rzucać byle czego. Ja jak wrzucam, to po prostu to musi być fajne. A w ogóle najlepsze, słuchajcie, to już zauważyłam po ostatnim vlogu, że vlogi, które uważam często, że są, może tak, mogą być lepsze, może ja jestem nie do końca zadowolona, to się okazuje, że mają najlepsze odzew, najbardziej wam się podobają. Nie wiem, jak to działa. A te, z których jestem dumna, to tak nie wiem, o co chodzi. Dobra, sprzątam i uciekam, ale boli mnie ten brzuszek. Brzuszek, żołądek. A dzisiaj, słuchajcie, taki obiadek. Makaron tagliatelle w sosie 4 sery fix. Syp, koperek, a na to tutaj w Philipsie airfryerze zrobiony dorsz. I nasze jedzonko wygląda tak. Uciekamy jeść. Powiem wam, że dzisiaj troszeczkę krócej była rybka. Ja lubię, jak jest tak spieczona bardziej. Za późno włożyłam, ale powiem wam, że to połączenie naprawdę zarąbi się smakuje. O, a jeszcze wam się pochwalę. A w tym czasie będziemy jeść. Jeszcze zostało 5 minutek. I wyciągam. O,
nie ma. Nie 5 minutek, 7 minutek. I wyciągam mój serniczek na jutro.